starszy, panie prezydencie. No, ale tak chcę, żeby on trochę... Tak jest. Dziękuję. No to fajnie. Czy wobec tego... Słuchajcie, bierzemy go, co? Jakby się to stało. Jak to nasz mama? Milena i Jakub. I ta fajna dziewczynka. Staś. I czar prysnął. No tak, bo przecież chłopcy mają zielone mundury, a dziewczęta mają szare. Ale Staś, ty masz takie włosy, że można warkocze ci upleść. No to fajnie. Dobra, Milena, pomożesz mi, Jakub? Chodźcie. Mamy dwa buki. Dobra, wiecie, co my zrobimy? Nie, jeszcze musimy tak. I teraz wsypujemy z powrotem. Jeszcze. Posypasz trochę? Czy do rozmowy? Zobaczymy, czekajcie. Zrobimy mu taki fajny gniazdko, żeby dostawał wodę. O! Wiecie co? Jeszcze troszkę ja go wyciągnę i ubierzę tej ziemi, co? Chodźcie. Wiecie, o co chodzi? Żeby trochę mu zabrać. Tak, tak. A, śmiało. Nie wstydź się, ona nie gryzie. Mocniej. Dobra. Jest ok. Ok. Możemy... Możemy zasypywać. Tak. Tak nie do końca. Jeszcze tu z każdej strony. Dobra. Zrobimy teraz tak. Lej wodę, Staś. Śmiało. Całą konewkę. Tak, żeby się to zrobiło. A tam mamy miejsce na drugi? Tam? Tam nie, nie, jest, tam jest a... ten, tu będzie ten trójstyk. Tak. Aha, tak, tam jest, będą te tak, to jest wytyczone przez geodetów, dokładnie. No. Punktów tak. Europy i świata. Dokładnie. No, zasypałbym to w sumie jeszcze. No, może ja? Okay. Wiecie co, tak niech se to teraz wsiąka. Dobra. Staś, ty przygotuj jeszcze jedną konewkę wody. Jak ta wsiąknie, to drugą, do pełna, wiesz? No to słuchajcie, mamy buka czerwonego zasadzonego. Zakładam, że mu tu będzie bardzo dobrze, bo to jest drzewo, które lubi klimat lasu, kwaśną glebę. Milena, bardzo dziękuję za pomoc. Jakub. I szef naszych harcerzy, wiceszef. Nie, no i teraz już szef. Szef. Po, drużynowy. Zaraz po księdzu harcmistrzu Piotrze tak, Larci. Tak, Robert. Robert, bardzo wam dziękuję, cieszę się bardzo. Jak będziecie, jak znowu wpadniecie na jakiś pomysł, żeby wykonać tutaj może kolejne nasadzenia, dajcie znać. Bo wy jako harcerze doskonale wiecie, że drzewo to tlen, to samo dobro. Bardzo dziękuję radnym, mediom za to, żeście uczestniczyli w tym sadzeniu drzewa i oby takich przedsięwzięć było jak najwięcej, bo Knurów jest wprawdzie miastem zielonym, ale jeszcze mamy dużo miejsca do nasadzeń. Dziękuję bardzo.